pierwszym tygodniu ferii Muzeum Regionalne w Kozienicach przygotowało atrakcyjne warsztaty lepienia w glinie. Prowadzone one były codziennie od poniedziałku do piątku w pracowni ceramicznej Opłotki. Z oferty mogły korzystać dzieci i młodzież, ale też i osoby dorosłe. Chętnych do udziału nie brakowało. Każdy z uczestników mógł wyczarować z gliny co tylko chciał pod czujnym okiem Elżbiety Witt z Muzeum Regionalnego. W trakcie lepienia poznawano także tajniki rzemiosła ceramicznego. Nowością w tych zajęciach było wykorzystanie gipsowych form ceramicznych. To dzięki nim można było wyczarować z gliny aniołki, kotki czy maski, które cieszyły się dużą popularnością wśród uczestników. Każdy z wykonanych przedmiotów po wyschnięciu trafi do osoby, która go wykonała.